Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Polska na serio. Dzisiaj moim gościem jest pan mecenas Daniel Dulemba, radca prawny. Kłaniam się panie mecenasie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaprosiłem pana do mojego programu, dlatego że zainteresowały mnie dwa teksty, które pan opublikował w Rzeczpospolitej już kilka miesięcy temu, ale te teksty cały czas, jak sądzę, pozostają aktualne. One dotyczą tego, jak z prawnego punktu widzenia nasze państwo radzi sobie, czy może próbuje sobie radzić z epidemią. I tam jeden z tych tekstów nosi tytuł Singapuryzacja prawa. To jest bardzo ciekawy termin, chyba pana autorski termin, który mi się bardzo spodobał. Ale zanim przejdziemy do wyjaśnienia, o co tutaj chodzi z tą singapuryzacją prawa, to najpierw chciałbym pana dosyć ogólnie zapytać, jak pan ocenia, jak te ostatnie trochę już ponad rok wpłynęło na sytuację ładu prawnego w Polsce. Czy tu się coś zasadniczo zmieniło, czy jesteśmy w zasadzie w tym samym miejscu, w którym byliśmy przed marcem 2020? Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do studia. Panie redaktorze, no rzeczywiście moim zdaniem mamy tu do czynienia z pewną niepokojącą tendencją takiego łatwego ograniczania praw obywatelskich i przede wszystkim tego dotyczyły te teksty. Można mówić bardzo dużo o tym, co się zmieniło, natomiast ja chciałem się skupić na tym zagadnieniu, które moim zdaniem było pomijane w opinii publicznej, w dyskusjach polityków w ogóle było właściwie nieobecne. Chodziło mi mianowicie o granice ingerencji w prawa człowieka. I kiedy pisałem o singapuryzacji prawa, chodziło mi właśnie o tę niepokojącą tendencję, która powoduje, że prawa są ograniczane w sposób w zasadzie dowolny, arbitralny i bez jakiejś głębszej refleksji, czy takie akurat ograniczenia są w ogóle dopuszczalne w naszym porządku prawnym, porządku konstytucyjnym przede wszystkim. A jakbyśmy mieli umieścić tę sytuację w szerszym kontekście, może nie całej historii III RP, no ale chociaż ostatniej dekady, czy półtorej dekady, no bo właściwie to, co pan mówi, można by znaleźć w wypowiedziach wielu polityków, czy osób publicznych z wielu poprzednich lat. Prawa obywatelskie są ograniczane, no i tu nikt nie bije na alarm i staną się straszne rzeczy. Czy ta tendencja jakoś została wzmocniona przez epidemię? Tutaj rzeczywiście pojawia się takie uzasadnienie, że no w imię dobra publicznego, którym jest zachowanie na przykład funkcjonalności służby zdrowia, nie należy się specjalnie przejmować tymi ograniczeniami, o których pan mówi. Tak, rzeczywiście no, o ograniczeniach i problemach prawnych można mówić przez cały okres III RP. Natomiast moim zdaniem w okresie tego minionego roku już doszło do takich ograniczeń, z jakimi nie mieliśmy do czynienia. Przede wszystkim te problemy, o których wcześniej mówiono, czy o budowaniu państwa prawa, czy o problemach z praworządnością, to jednak po pierwsze toczyło się w takiej powiedzmy debacie, gdzie były dwie strony zazwyczaj i przedstawiały swoje racje. Tutaj natomiast mamy taką jakieś takie dziwne milczenie i przede wszystkim to mnie uderzyło, że w tej chwili te ograniczenia praw właśnie dotknęły bardzo szerokiej rzeszy obywateli. I to jest zastanawiające, że to nie wzbudziło no, takiego zainteresowania, stąd te moje teksty no, miały być jakąś takim próbą no, ożywienia tej dyskusji. Nie wiem, czy to się uda, mam nadzieję, bo ta dyskusja jakoś tam się toczy wśród prawników. Głosy prawników się pojawiają, czy to w prasie, czy w internecie, natomiast one są słabo słyszalne, a politycy czy media są tym powiedzmy mniej zainteresowane, zwłaszcza jeśli chodzi o główny nurt. Ja natomiast patrzę na ten problem trochę inaczej niż
konstytucjonaliści, być może patrzę z punktu widzenia prawnika zajmującego się prawem cywilnym, gospodarczym, procesami sądowymi, patrzę bardziej z perspektywy obywatela i tego, jak te prawa zostały ograniczone i jakie szanse obywatel ma na powołanie się na konstytucję, bo dostęp do Trybunału Konstytucyjnego obywatel ma ograniczony, może bronić swoich praw, powołując się na konstytucję w sądach, co się już dzieje, przy czym to z kolei z pewnym opóźnieniem, no bo dopiero gdzieś po roku prawie mamy jakieś pierwsze orzeczenia, które no potwierdzają, że rzeczywiście, mówiąc delikatnie, są pewne wątpliwości co do wprowadzanych zmian prawnych. Wspomniał Pan teraz o ważnej dla wszystkich ukaranych za różnego rodzaju wykroczenia przeciwko przede wszystkim rozporządzeniom epidemicznym sprawie, czyli o możliwości bronienia się przed sądem, ale za tym idzie to, o czym Pan również wspomniał, czyli powoływanie się przez sądy bezpośrednio na konstytucję, to jest ten sporny problem tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Zagadnienie, które również wśród polityków budzi tutaj olbrzymie napięcia. Chciałem zapytać, jak pan widzi, nie na poziomie analizy konstytucyjnej, ale na poziomie tych wyroków, które pan właśnie obserwuje, jak pan widzi szansę takiego przeciętnego Kowalskiego, który dostał mandat w związku z którymś z rozporządzeń, o których prawnicy mówią, że naruszają właśnie te podstawowe wolności konstytucyjne i podstawowe zasady stanowienia prawa, jak pan widzi szansę takiej osoby na to, że ona stanie przed sądem i skutecznie uda jej się powołać bezpośrednio na konstytucję, a sąd tę linię obrony przyjmie, za nią pójdzie i okaże się, że kara zostaje uchylona? Panie redaktorze, z tych orzeczeń, które są publikowane, są dostępne, z doniesień prasowych wynika, że większość, niekiedy jest mowa o tym, że przytłaczająca większość tych kar i mandatów jest uchylana. Kiedy czytamy uzasadnienie przez sądy oczywiście, czy to sądy administracyjne, jeśli chodzi o kary administracyjne nakładane przez sanepid, jak i mandaty, tu mamy sądy powszechne, więc już Sąd Najwyższy zdążył się wypowiedzieć na ten temat. Tutaj przede wszystkim sądy odwołują się do kwestii, powiedziałbym, formalnych na razie, bo no może do tego przejdziemy też, jeśli będzie okazja, do właśnie już konstytucyjnego uregulowania granic ingerencji w prawa człowieka. I tutaj sądy przede wszystkim eksponują to, że te ograniczenia zostały wprowadzone w taki sposób, jak gdyby miał być wprowadzony stan nadzwyczajny. Taka argumentacja się przewija w tych orzeczeniach. Chodzi mianowicie o to, że ustawodawca czy prawodawca później, czyli Rada Ministrów, przyjął niewłaściwy instrument prawny. To znaczy, zamiast wprowadzić stan nadzwyczajny, reguluje to ustawą i rozporządzeniami. Do tego dalej można powiedzieć, że rozporządzenia regulują właśnie ograniczenie praw, czego robić nie powinny, bo ograniczenia powinny być tylko w ustawie wprowadzane. Mniej więcej na to powołują się sądy. Oczywiście tam są jeszcze inne zazwyczaj podnoszone kwestie, kwestia wymiaru tej kary, dostosowanie jej do osobistych możliwości, ustalenia, jakieś proceduralne kwestie, takie powiedziałbym drobniejsze, ale no ta fundamentalna kwestia dotyczy właśnie w ogóle samej legalności rozporządzenia, na podstawie którego zostało wydana decyzja o ukaraniu. Ten motyw tego, co jest dopuszczalne bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, pojawia się również w analizach prawników. On rzeczywiście pojawia się też w uzasadnieniach wyroków, orzeczeń sądowych. Natomiast ja chciałbym wrócić do pytania, dlaczego ta dyskusja, pytania bardzo ciekawego, które pan postawił, dlaczego ta dyskusja budzi
tak małe zainteresowanie w tak zwanym głównym nurcie. I tutaj bardzo spodobało mi się to pańskie odwołanie do Singapuru i stąd tytuł tekstu Singapuryzacja prawa, ponieważ pan w swoim tekście pisze o tym, że odwiedzający Singapur turyści, tu cytuję, mogą podziwiać nowoczesną architekturę i zachwycić się porządkiem panującym w mieście. Trudno się dziwić, skoro w państwie mieście nie można, tu przepraszam, ucięło mi tekst, w każdym razie chodzi o to, że kary za drobne wykroczenia nawet sięgają jakichś niebotycznych sum. No to jest specyfika rzeczywiście singapurskiego systemu prawnego, tam kary są bardzo surowe, taka była słynna, to już wiele, wiele lat temu, historia jakiegoś Amerykanina, który wypluł gumę do żucia i za to tam został skazany chyba na chłostę. No, to są tego typu rozwiązania. I teraz mam wrażenie, i ciekaw jestem tutaj pańskiej opinii, mam wrażenie, że wiele osób, które nie są w stanie, którym nie towarzyszy jakaś głębsza refleksja, zachwycają się tym i dochodzą do wniosku, że właśnie tak należy robić, bo to wymusza porządek, że porządek może zostać utrzymany za wszelką cenę, nawet za cenę drastycznych ograniczeń praw obywatelskich, za cenę nieproporcjonalnych kar, albo za cenę na przykład nieskrępowanej agresji czy gwałtowności ze strony policji. Czy to nie jest to złudzenie właśnie, że porządek za wszelką cenę? Tak, myślę, że to trafnie ujmuje tę sytuację. Ja no właśnie tak zawsze widziałem to w ten sposób, że przedstawia się Singapur jako taki kierunek, symbol, jakąś tendencję, oczywiście nie chodzi tu o jakąś analizę szczegółową i porównywania takie dokładne. Chodzi bardziej o właśnie o taką tendencję, że chcemy mieć dobrobyt i porządek, no ale bez wolności, powiedzmy, zrezygnujemy z tej wolności, tylko że może być tak, że ani nie będzie wolności i porządku, ani wolności, prawda? Ani dobrobytu, ani porządku, ani wolności w tym układzie. Po prostu no, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, mamy taką kulturę prawną, jaką mamy i tutaj te zmiany cywilizacyjne i oglądanie się na takie rozwiązania właśnie powinny być bardzo ostrożnie przyjmowane, bo no właśnie mówienie, że jakiś kraj poradził sobie dobrze, bardzo często w ogóle nie bierze pod uwagę naszych uwarunkowań prawnych, kulturowych. To jest jakaś no, ślepa uliczka, można by powiedzieć. Zdarzały się już sytuacje w czasie tej epidemii, że sądy konstytucyjne w różnych krajach, także europejskich, decydowały o uchyleniu pewnych wprowadzanych ograniczeń, mówiąc, że one właśnie są niezgodne z konstytucją. No, w Polsce takiego działania nikt nie podjął względem tych rozporządzeń, które głównie tutaj krępują i kształtują nasze życie, no ale to by znaczyło, że jednak sądy konstytucyjne, przynajmniej ich część w Europie, idzie tropem pańskiego rozumowania. To znaczy zakładają, że epidemia epidemią, może to jest stan wyższej konieczności, no ale nie można sobie wprowadzać zupełnie dowolnych ograniczeń. Więc ja chciałem pana zapytać, jak tutaj by pan odpowiedział osobom, które mówią, to jest właściwie stan wojny, a w stanie wojny nie możemy się przejmować takimi ograniczeniami. No, panie redaktorze, myślę, że tutaj warto jednak wrócić do tego mechanizmu, o którym pisałem w jednym z tekstów, mianowicie mechanizmu, który mamy w Konstytucji, przywołać go krótko. Chodzi mi o artykuł 31 ustęp 1 Konstytucji, ustęp 3, przepraszam, Konstytucji, który właśnie reguluje ten mechanizm granic ingerencji w prawa człowieka. Ja może przeczytam, bo to warto jest, on jest krótki, a warto jest go przytoczyć. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie,
i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Przepis jest krótki, ale jego treść i waga dla całej konstytucji, dla praw człowieka jest ogromna, bo w zasadzie on przewiduje bardzo znaczne ograniczenie dla władzy ustawodawczej właśnie w ograniczaniu praw, czyli ograniczenie w ograniczaniu właściwie. To jest taki mechanizm. Przede wszystkim mamy takie trzy etapy. Ograniczenia muszą być wprowadzone w ustawie. Druga kwestia to jest cel tego ograniczenia. I tu mamy zakreślony wąsko, mimo wszystko, katalog wartości, dla których możemy ograniczać te prawa. No mamy tutaj właśnie porządek publiczny, bezpieczeństwo, zdrowie, moralność publiczną. No tu akurat za każdym razem będziemy mieć zdrowie w przypadku pandemii. I tu akurat ten warunek będzie spełniony, bo trudno powiedzieć, że to jest w jakimś innym, przynajmniej deklarowanym celu robione, a tak się czasem zdarza, że mamy ustawę, która ogranicza prawa i wprost mówi, że regulacja jest w jakimś celu dokonywana, natomiast ten cel nie jest przewidziany właśnie w tym przepisie. Więc w ogóle takie ograniczenie nie byłoby dopuszczalne. I trzeci, właściwie najważniejszy w moim przekonaniu warunek, to jest ten obowiązek proporcjonalnego ograniczenia praw. Przez to proporcjonalne ograniczenie praw rozumiemy zastosowanie środków, które są po pierwsze przydatne do realizacji celu, czyli jeżeli chcemy chronić zdrowie, to musimy takie środki ograniczenia praw zastosować, które w ogóle wiążą się z tą ochroną zdrowia. Więc możemy zapytać, czy zamknięcie zakładów fryzjerskich wiąże się z poprawą zdrowia. To jest pytanie. I teraz to jest kwestia, powiedziałbym, taka związku przyczynowego, który z kolei powinien wykazać ustawodawca czy władza wykonawcza, która wprowadza jakieś ograniczenia, że dane ograniczenia rzeczywiście mają z tym związek. To jest pierwsza rzecz, że jakoś wpływają na zmianę. Ale drugi warunek, jak gdyby mieszczący się w tej zasadzie proporcjonalności, to jest kwestia konieczności zastosowania tego środka. To znaczy jakiś środek może być rzeczywiście przydatny, ale no nie jest niezbędny, bo nadmiernie na przykład ingeruje w tę sferę praw. No moglibyśmy powiedzieć o tym, że nie wiem, wypadki na drogach są powodowane przez samochody i możemy zakazać ruchu samochodów całkiem i wtedy byśmy być może zmniejszyli liczbę, zapewne byśmy zmniejszyli tę liczbę wypadków. Natomiast byłoby to, i tu mielibyśmy środek, powiedzmy, przydatny, ale nie, nadmierny, niekonieczny. I stąd ustawodawca ma obowiązek stosować właśnie te najmniej dolegliwe ograniczenia. I tutaj moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo ja mam wrażenie, że o tym ostatnim warunku najmniej się mówi. To znaczy bardzo często w tych orzeczeniach, które czytamy, jest skupienie na kwestiach formalnych, czyli na tym, że nie było to w ustawie, to jest oczywiście ważne, bo to jest pierwsza rzecz, żeby to było w ustawie i żeby to było uchwalone tak jak trzeba. Natomiast nie mówi się o tej proporcjonalności, czyli o tym ważeniu wartości, jaką jest zdrowie z ograniczeniem innych wartości, praw w tym przypadku, swobody poruszania, swobody
działalności gospodarczej. Oczywiście można powiedzieć, no bo to nie ma potrzeby tego robić, dlatego że no skoro w ogóle to nie jest w ustawie, to po co się nad tym zastanowić. I z jednej strony słusznie, tylko mam wrażenie, że kiedy mówi się o tym, że powinien być wprowadzony stan nadzwyczajny, to tak jakby już wszystko wtedy było w porządku. Znaczy, jeżeli wprowadzimy stan nadzwyczajny, to już wszystko będzie legalnie, zgodnie z konstytucją. Tymczasem no tu to jest bardzo wątpliwe, czy rzeczywiście te ograniczenia, które są faktycznie wprowadzane, byłyby możliwe do wprowadzenia w ramach stanu nadzwyczajnego zgodnie z konstytucją, czy nie byłyby po prostu nadmierne. Jeszcze no, warto zauważyć, że ten przepis, który zacytowałem, w stanie nadzwyczajnym nie stosowałby się. Tam jest taki odpowiednik tego przepisu w stanie nadzwyczajnym, który stosujemy. On troszeczkę inaczej brzmi i stąd myślę, że ochrona rzeczywiście praw człowieka w stanie nadzwyczajnym byłaby mniejsza, więc no, powiedzmy, że legalnie zrobiono by to samo, więc efekt byłby w zasadzie gorszy dla obywateli, chociaż być może legalny. To, co pan powiedział przed chwilą, wydaje mi się bardzo w tej rozmowie ważne i w ogóle bardzo ważne, czyli kwestia powiązania podejmowanych działań z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym wypadku bezpieczeństwa zdrowotnego, a także kwestia proporcjonalności, czyli tego, czy coś jest działaniem absolutnie niezbędnym, choć może być działaniem rzeczywiście przybliżającym nas do celu, ale nie niezbędnym. I tutaj, jeżeli władza chodzi na skróty, to bardzo często podejmuje takie nadmiarowe działania. Natomiast chciałbym przełożyć to teraz trochę na język konkretu, dlatego że to, co pan powiedział, podając przykład zakładów fryzjerskich i tego, czy rzeczywiście zakazujący ich działalności byliby w stanie wykazać związek tego zamknięcia z przebiegiem epidemii. To jest pytanie, pan zajmuje się głównie prawem cywilnym, panie mecenasie, więc wydaje mi się, że tutaj, no szczególnie pewnie dla pana też interesujące, to jest pytanie, czy jeżeli dojdzie do procesów o odszkodowania, a pewnie dojdzie, czy to będą procesy indywidualne, czy to będą procesy zbiorowe, tu wiemy, że branża gastronomiczna zapowiada taki proces zbiorowy bardzo duży, tam może się pojawić ten argument i piłeczka może zostać przerzucona na pole, no w tym wypadku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną i właśnie takie pytanie, proszę, czy takie oczekiwanie ze strony powoda, proszę wskazać, w jaki sposób to ograniczenie wpływało na epidemię. Wiemy, że takich badań dotyczących Polski nie ma. Jak pan jako cywilista ocenia moc tego argumentu w ewentualnych przyszłych postępowaniach? No, sąd będzie musiał ocenić bezprawność działania władzy publicznej. Jeżeli będzie oceniał w podobny sposób jak sądy właśnie administracyjne, które stwierdzały, że rozporządzenie zostało wydane poza delegacją ustawową, czyli po prostu no, były takie akty samoistne, bez podstawy ustawowej. Jeżeli tak oceni również sąd cywilny przyznający odszkodowanie, no to są duże szanse na to, że rzeczywiście odszkodowanie zostanie przyznane. Ja, panie redaktorze, jeszcze chciałbym przywołać kilka dosłownie przykładów tego, jak ta proporcjonalność była rozumiana przez Trybunał Konstytucyjny, bo orzeczeń jest sporo na ten temat i oczywiście część dotyczy tego obowiązku zawarcia w ustawie ograniczeń, ale są też takie, które dotyczą ważenia tych wartości, bo o tym pan mówił, prawda, że trzeba ustalić pewne związki, potem zważyć, czy to jest konieczne, nadmierne. Są na przykład orzeczenia takie, gdzie, bo w ogóle warto zwrócić uwagę, że
Trybunał niechętnie wypowiada się na temat zasadności stosowania środków, pozostawiając władzy wykonawczej pewną tutaj swobodę, ale na przykład wypowiedział się w sprawie ustawy o biopaliwach, gdzie uznał, że jest to nadmierne ograniczenie wolności gospodarczej, praw konsumentów i uznał, że tutaj obowiązek stosowania biopaliw jest nadmiernym ograniczeniem właśnie tych wolności. W innym orzeczeniu z kolei uznał, że obowiązek, znaczy warunek tego, żeby taksówkarz był niekaralny, jest nadmiernym ograniczeniem tej swobody działalności gospodarczej. Więc to pokazuje, jakimi niuansami zajmowali się sędziowie Trybunału w minionych czasach, a teraz właściwie w ogóle nie mamy orzeczeń Trybunału, mamy orzeczenia sądów na razie. I to jest niepokojące, że na razie Trybunał nie zajmuje się żadną taką sprawą, ale też powiedzmy, że obywatel ma niewielkie szanse, bo musi najpierw wyczerpać drogę postępowania sądowego i potem dopiero ewentualnie może złożyć skargę konstytucyjną. I stąd jedyna szansa, że organy, które mają takie uprawnienia, no przede wszystkim Rzecznik Praw Obywatelskich tutaj mógłby złożyć, czy prezesi tych sądów najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego mogliby składać takie wnioski do Trybunału, ale też było takie orzeczenie, przepraszam, że jeszcze przywołam, orzeczenie dotyczące ograniczenia możliwości pełnienia funkcji, znaczy wykonywania służby jako policjant, przez osobę, która była zarażona wirusem HIV. I taki warunek w przepisach został uznany również za nieproporcjonalne ograniczenie możliwości pełnienia służby publicznej. Stąd no, widać, jak tutaj drobiazgowo bardzo często Trybunał podchodził do sprawy, jakimi drobnymi rzeczami się zajmował, a podczas w tej chwili mamy do czynienia z takim szerokim działaniem ustawodawcy. Znaczy to dotyczy całych branż, całych wszystkich obywateli w zasadzie, jeśli chodzi, nie wiem, o swobodę poruszania się i tak dalej. Myślę, że rzeczywiście ten kontrast pomiędzy zakresem zagadnień, o których tutaj mówimy, a których Trybunał rozstrzygał w kontekście naruszenia swobody gospodarczej czy praw obywatelskich, a tym, jaka jest sytuacja teraz, jest uderzający. To jest dobra konkluzja na koniec naszej rozmowy, no ale to jest też pytanie o to, czy polski Trybunał Konstytucyjny, polski Sąd Konstytucyjny w zasadzie jeszcze funkcjonuje, a jeśli funkcjonuje, to jak? Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w programie Polska na Serio był pan mecenas Daniel Dulemba, radca prawny. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.